robiliśmy badania wydolnościowe zespołu po raz kolejny, które są bardzo ciekawe w tym aspekcie, że będzie można porównać progres lub regres zawodników w stosunku do badań, które robiliśmy pół roku temu. Zaczynaliśmy od badań składu ciała, czyli mierzyliśmy, krótko mówiąc, poziom tkanki tłuszczowej, a potem wykonywaliśmy badania ergospirometryczne, to badania z tym urządzeniem, które zawodnicy mieli założone na siebie, ergospirometr przenośny. Wykonywaliśmy je na zewnątrz, co jest o tyle istotne, że jesteśmy w stanie wtedy zmierzyć wydolność zawodnika w warunkach, w takich, w jakich będą potem trenowali ci zawodnicy. 20% dawaj, dawaj, mocno! Brawo! Dawaj, 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 brawo, dawaj, brawo, dawaj, brawo, dawaj, brawo, dobre, dobre, brawo! Jakie miał maksa jak skończył? Co, no, ile miał jak skończył? No bardzo wysokie, 198, wiesz, to masz nietypowe. Musi spać do? 130. Do 130. Do 130, jeśli jest powyżej 190. Ostatnie kółko, dobra. Mocno, mocno bądź. Mocno! Parametrów jest mierzonych bardzo dużo. To urządzenie jest bardzo zaawansowane. Mierzy praktycznie parametry z każdego oddechu i tych parametrów łącznie jest około 100, ale z takich najważniejszych to jest pobór tlenu, tętno, wentylacja. Potem na tej podstawie można określić progi metaboliczne, strefy wysiłkowe, czyli wszystko to, co jest potrzebne potem do aplikacji tych badań w treningu. Razem, tak, asekurujesz go, jesteś z nim, góra, niżej, mamy, niżej, dobra, mamy, okej, okej, próbujemy, okej, odpoczywasz, następne będą 3 powtórzenia, zwiększasz od 10 do 20%, Brawo, ostatnie, damy radę, dawaj, dawaj, w górę, w górę, okej, okay, stopie. Jedno, raz, zrobisz, jedno, dwa, dawaj, spokojnie, ciebie zważasz, spokojnie, wydech, mocno, wydech, 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 mocno, dobra.